Dzień dobry Państwu, Klub Książki wita, a z nami jest dzisiaj Beata Kiecana, Dzień która dobry. jest autorką powieści obyczajowych, powieści humorystycznych, obyczajowych, tak? I z nami jest córka swojej matki, z nami jest układ prawie idealny. Układy prawie idealne, Dokładnie. nawet bo jest ich więcej, tak? I stosunki mega przerywane. No te stosunki mega przerywane poznałam najwcześniej, to jest twoja pierwsza chyba książka, Tak, prawda? to jest moja pierwsza Tak, książka. i byłam pod wrażeniem i no, z jednej strony czekałam na ciągi dalsze i na kolejne książki, a z drugiej strony też byłam bardzo ciekawa i nadal jestem, i po to się spotykamy. Jestem bardzo ciekawa twojej historii, od czego się u ciebie zaczęło pisanie, dlaczego obyczajówka? Ja zaraz cię zarzucę pytaniami i będziesz w tym pływać i wypływać na powierzchnię. Skąd się wzięło, dlaczego obyczajówka i skąd ten humor w tej obyczajówce, która przecież nie do końca jest taka kolorowa i to życie nie jest tylko usłane różami? No bynajmniej nie jest, przynajmniej nie było. Wiesz co? To jest taki czarny trochę humor, taki śmiech przez łzy. Troszeczkę na zasadzie takiej terapii to wyszło, prawda? A ogramy to wszystko gdzieś tam śmiechem i to przestanie być takie straszne. Tak mi się wydaje, ale no gdzieś zawsze ten czarny humor mi towarzyszył. Pamiętam, zawsze ludzie się dziwili, że a nie, nic do śmiechu, a ta się śmieje. Jak to mówiła moja mama, nie ma co się śmiać, bo raz, że z marszczki, dwa, że nie ma z czego. Aha, a ty na odwrót. A ja na odwrót i zawsze gdzieś tam, jak już to ubrałam, to nawet niecelowo gdzieś to tak wypływało ze mnie, że zawsze patrzyłam gdzieś tam, tak z boku trochę na te wszystkie problemy, na te wszystkie jakieś czarne sprawy i zawsze to ogrywałam śmiechem, zawsze jakąś komedię robiłam z tragedii. No i gdzieś tam pozwalało mi to przebrnąć przez te problemy. A w momencie, jak już zaczęłam to opisywać, to jakby przestało to być moje, tak? Przestał to być mój problem. Robiła się z tego książka, literatura, szło gdzieś to dalej, tak jakby to, wiesz, no nie była moja historia, nie był to mój problem. Gdzieś pozwalało mi to stać z boku, patrzeć na siebie jako na bohaterkę tej czarnej komedii obyczajowej. Jakby odcinałam się już od tego i szłam dalej. Czyli łapałaś dystans poprzez Tak, tak, wykreowanie tak. postaci, która tak naprawdę opowiadała twoje historie. Dokładnie, tak? Jakby przerzucałam winę na tą bohaterkę. No i jakby już nie byłam to tak do końca. Ja pozwalało mi to rzeczywiście nabrać dystansu do wielu spraw. Pamiętam pierwszą książkę, ona jeszcze nie jest wydana, nie wiem dlaczego. No właśnie, rozmawiasz z Tak, wydawcą teraz. Nie wiem, rozmawiam dlaczego ona nie jest wydana. z wydawcą. Nie wiem, ma piękny tytuł Przyjaźń to za mało. Zaczęłam ją pisać, jak tylko się przeprowadziłam do Warszawy i wszystkie tutaj nieszczęścia mnie spotkały, jakie tylko, no po prostu, wiecie, taka klasyczna historia takiej dziewczyny z małego miasteczka, która przyjeżdża i wielki świat po prostu ją przytłacza i totalnie z taką sierotką Marysią, takim kopciuszkiem tutaj. I pamiętam, że miałam taką straszną depresję wtedy. Cierpiałam na bezsenność, w ogóle nie mogłam spać i pamiętam, że o drugiej w nocy miałam taki wewnętrzny budzik, o drugiej w nocy otwierałam oczy, budziłam się i zasiadałam do pisania. I przerabiałam to wszystko na komedię. To wszystko wydało mi się takie zabawne, gdzieś tam takie właśnie tragikomiczne, że pamiętam, że do 7 rano pisałam i się tak śmiałam z tego wszystkiego sama do siebie. Znalazłeś sposób. Znalazłam sposób, naprawdę pozwoliło mi to przeżyć ograć naprawdę wiele, wiele trudnych sytuacji. To jest niesamowite, że działanie, jakby sama literatura i jej czytanie ma często działanie terapeutyczne, ale jej Ale pisanie pisanie również. też. Tak. I w ogóle nie myślałam wtedy o wydaniu tej książki.
Wiesz, schowałam ją do szuflady. Ona była jeszcze w takim maszynopisie, bo ja to pisałam na takim starym komputerze i wydrukowałam to, dzięki Bogu, i schowałam do szuflady. A potem ten komputer się spalił, w ogóle dysk, nic już nie można było z tego odzyskać. I myślę, jak dobrze, że mam tą książkę w szufladzie. Słuchaj, ja dalej mam ją tutaj w szufladzie, czasami ją czytam i śmieję się z tego, i myślę sobie, nie zmieniłabym ani zdania tej książce. A dlaczego jej nie wydałam? To jest też zabawna całkiem historia, bo ja zgłosiłam się do wydawnictwa, ale oni, nikt już nie przyjmuje maszynopisów, jak wiesz, wydruków. Trzeba było wersję elektroniczną, a ja pomyślałam sobie, jak ja mam tą książkę przepisywać, to ja już wolę napisać nową. I tak zostało. Potem oczywiście okazało się, że można to przerobić, wrzucić w Worda, zeskanować. Mam już tą książkę w wersji elektronicznej, ale wydaje mi się, że może ona się już tak trochę przedawniła, może straciła na takiej aktualizacji, tyle się dzieje teraz w świecie, a może nie. Może wydamy ją kiedyś jako taki, no, jest prequel i sequel. Wiesz, my tęsknimy teraz do czasów minionych. Bardzo często też sięgamy gdzieś tam pamięcią do naszych czasów, kiedy myśmy gdzieś przyjeżdżali, zaczynali coś od nowa. Zresztą życie też pokazuje, że i po 40, i po 50, i często jeszcze wyżej, są momenty, kiedy zaczynamy na nowo, bo I są ciągle jakieś zaczynamy straty, na nowo, słuchaj, odwykać. każdego dnia. Więc myślę, że taka książka po pierwsze może no, dać takie poczucie, że nie ma nic straconego i zaczynanie od nowa ma swoje zalety i warto się z tym pogodzić i na to po prostu spojrzeć właśnie z perspektywy takiej humorystycznej, komediowej. Dokładnie, a wiesz, co jeszcze ta książka mi daje, że wtedy ja nie miałam dziecka jeszcze, nie miałam żadnych takich obciążeń, ani jeszcze takich finansowych zobowiązań. Byłam właściwie, wiesz, wolna i swobodna, a wydawało mi się, że moje życie jest tak straszne, że mam takie problemy, a teraz te problemy mi się wydają tak błahe. I to jest piękna Tak, zmiana błaha. perspektywy. Tak, dokładnie. No Jak dobra. dziewczyna, która praktycznie nie ma tych problemów, a w jej głowie jakby tworzy sama te wszystkie problemowe sytuacje, a prawdziwe problemy dopiero przed nią, ale ona jeszcze o tym nie To wie. jest piękne, że później zaczynają się te prawdziwe, ale my też lubimy bardzo mocno je jeszcze spulchniać w tej naszej głowie, że mamy Dokładnie. tyle, a widzimy tyle. Właśnie tak jest. A potem przychodzą nowe problemy, większe, i tamte już nam się wydają też błahe. Więc myślę, że z tymi problemami to jest tak, że jak się jest komediopisarką, to się nie ma żadnych już problemów, tylko wszystko jest jakby materiałem do książki i na wszystko się patrzy właśnie z taką. Wiesz, z takim uśmiechem, że to nie jest tak na serio. Tak mi się wydaje, że z większości problemów wybrnęłam właśnie tym. No dobra, a w córce swojej matki poruszasz też, no, czy może inaczej, zmierzyłaś się z pandemią, bo koronawirus w tle tam jest. Czy to była też twoja taka trochę ucieczka Wiesz z. co? Nie, powiem ci nie, odwrotnie. Ja w ogóle przez pewien czas uważam, że o kurczę, ta pandemia to jest moja wina, bo ja mam tak, że jak tu powiem, to zaraz się spełnia. I wtedy pamiętam, że powiedziałam, ach, jak ja bym chciała, żeby tak się świat zatrzymał, żebym ja miała czas na napisanie trzeciej książki, bo z tą trzecią książką to ja się kilka lat nosiłam jak kura z jajkiem. I mówię tak, ale tak nie tylko mój świat, no bo wiecie, no zatrzymać siebie w pędzącym świecie, no to zaraz się zostaje w tyle, ale cały świat, tak, żeby taka przerwa nastąpiła. Buch, pandemia, lockdown. Ja mówię, no przepraszam was, ale to chyba moja wina. I natychmiast skorzystałam z tego wolnego czasu i zamknięcia w domu i tą książkę chyba napisałam w pierwsze 3 miesiące. Pamiętam, że to był taki
Rzeczywiście to było wtedy oderwanie się od tego świata rzeczywistego, od tych problemów, bo ja kompletnie nie martwiłam się tym, co się dzieje, tylko powiedziałam, to jest mój czas, takiego czasu już więcej nie będzie. Kiedy ja będę mogła tylko pisać, to będzie kompletnie usprawiedliwione. No, także tak było, ja zaczęłam pisać i myślę, że wielu autorów z tego skorzystało, wiele książek powstało wtedy. Każdy gdzieś tam odkrył jakieś swoje talenty, no bo coś trzeba było robić. No, moja córka zaczęła malować obrazy, to było też niesamowite. Nagle w pandemii odkryła swój talent. Zaczynałeś świat dla rozwoju. Dokładnie. Ja myślę, że w ogóle, że każdy kryzys jest dla nas okazją do rozwoju, jeżeli dobrze do tego podejdziemy, tak? Bo można się, wiesz, załamać, przejąć, popaść w depresję, a można od razu tak, co teraz? Jak nie drzwiami, to oknem i na odwrót. Więc no, myślę, że gdzieś tam uruchamia w nas jakieś takie mechanizmy, których może byśmy się nawet nie spodziewali, tak, że różne takie trudne sytuacje wyzwalają w nas. Co trzeba rozwijać w sobie, żeby właśnie z tych różnych problemowych sytuacji wyciągać pozytywy i kierunki do rozwoju? Bo dla ciebie to przychodzi łatwo. Zaczęłaś od razu o drugiej w nocy pisząc humorystyczne opowiastki na swój temat, jakby zmieniając w ogóle percepcję patrzenia na swoje problemy, Dokładnie. na rzeczy i na stany, które wytrącały cię z równowagi. Jak to się robi? Myślę, wiesz co, jak to się robi? No to już myślę, że ja gdzieś mam to w sobie, ale można się tego pewnie nauczyć. Zawsze mówię, nie, ty nie traktuj siebie tak zbyt serio. Prawda? No bo, no wiecie, no jak my w ogóle traktujemy siebie i swoje życie, no zbyt serio, uważam, że w ogóle dystans jest zdrowy. A co jeszcze pozwoliło mi w ogóle napisać, bo właściwie fajnie się pisze, jak ma się same problemy. I pamiętam, że tak, bo wiecie, no, twórca to w depresji i w problemach to tworzy, tworzy, chce to wylać, 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 ale potem moje życie już stało się taką troszeczkę sielanką bajkową. I o czym A tu pisać? i o czym tu pisać, tak? Kto chce czytać o szczęściu? W ogóle jak trudno się pisze o szczęściu. Naprawdę trudno. Jak trudno sprzedać jest Jak szczęście. trudno sprzedać szczęście, zawsze mówię, że opowiedz koleżankom, jak to jest ci źle z mężem, ale O, będą słuchać, ale będą będą słuchać, słuchać. będzie ich coraz więcej, tak. Tak. Całe grono tych wspierających zbierze się i będą się tak karmić tym twoim nieszczęściem, i każda będzie sobie w duszy myślała, a to ja jednak nie mam tak źle, ale poopowiadaj koleżankom, jak ci jest dobrze. Nudy. Stracisz je, nie będą cię lubiły, bo będą się przeglądać jak w zwierciadle i tam wcale nie będą widzieć tego, co by chciały w swoim życiu, więc ja miałam duże grono takich wspierających koleżanek, które jak mi było źle, to po prostu mi doradzały, słuchały, pocieszały. Ich już teraz nie ma ze mną. Ja mówię, przyjaciół nie poznaje się w biedzie, przyjaciół się poznaje po tym, jak znoszą gdzieś tam twoje szczęście, twoje sukcesy. No i to jest koniec mojego pisania. No, nudy po prostu, miłość kwitnie, spokój, szczęście. Ale sobie pomyślałam tak, dziewczyno, to jak miałaś problemy, to każdy wie, jak sobie kłopotów narobić, tak? To, że miałaś długi, każdy wie, jak w długi popaść. Ale napisać, jak się z tego wychodzi, i sobie pomyślałam, stworzę taką książkę, muszę to zrobić. Jak się z tych długów wychodzi, jak się po prostu z tego dna życiowego odbić, bo to jest ludziom potrzebne, bo to jest ludziom potrzebne, bo wiele kobiet w sytuacji bez wyjścia myśli sobie, że to jest już koniec, że to się nie da. Ja znam osoby, które już do końca życia zostały
tak zwanej szarej strefie, bo nigdy nie spłaciły swoich długów i no musiały po prostu pozbyć się własności, wszystko gdzieś przepisać na, nie wiem, na dzieci, na rodziców i pozostać w szarej strefie. I to już jest zamykanie sobie możliwości rozwoju naprawdę. A pomyślałam sobie, że napiszę książkę o wychodzeniu z długów, kiedy jeszcze z tych długów nie wyszłam. Jak to Też był robiąc taki plan, to była sobie taki plan. taki plan, jaka to była dla mnie motywacja. No ale nadal mi się tej książki dobrze jakoś nie chciało pisać, ale jak wpadłam już na to, że napiszę tą książkę z perspektywy swojej córki, jak to wygląda, to dopiero będzie ciekawe, to dopiero będzie tak jakby podwójny dystans, bo jakby łapiąc dystans, pisząc o sobie w pierwszej osobie, to też nie jest tak do końca to, bo też jeszcze nie ocenię siebie tak takim prawdziwym dystansem, tak nie stanę z boku. I sobie pomyślałam, to jest o wiele ciekawsze, jak widzi to wszystko moje dziecko. Tutaj Jak ona to ocenia? dodałaś jeszcze taki ciężar dodatkowy, myślę, dla siebie samej, ponieważ zazwyczaj jest tak, że jeżeli dziecko coś widzi i widzi coś niedobrego, co się dzieje, to motywujesz się razy 1000, żeby dać temu kres, położyć temu kres i jednak z tego wyjść, żeby dziecko widziało coś lepszego, prawda? Tak, ale też moja córka ma w ogóle inne jeszcze takie widzenie świata. Ona jest bardzo taka ironicznie gorzka, taka też potrafi Ponamie. tak to. No, ale wiesz co, no nie ma tego. Ona się tak dużo jak ja nie śmieje jeszcze. Tak, w niej jest tak. No potrafi ocenić i potrafi spuentować zawsze, dać taką ripostę. Nie wiem, jaki tu podać przykład czegoś takiego, no No, nie wiem. przykłady mamy w książce. No przykłady mamy w książce, tak, ale tak, żeby zachęcić. Nie, no nie jestem w stanie tutaj, może bym coś jeszcze nachybił, trafił, znalazł. No w każdym razie jej teksty są naprawdę świetne, czasami oceny tej rzeczywistości i mnie. Także no Wnosiłaś je jeden do jednego do książki? to. Wiesz co, tak, dialogi wnosiłam jeden do jednego. Nic tu nie trzeba było wymyślać. Czyli mamy niejako dwie autorki. Mamy ciebie, mamy No twoją tak, córkę i mamy to wszystko oczywiście. spójnie opakowane w pięknej komedii obyczajowej, ironizującej. Bardzo, ale moja córka mówiła tak. Jak jeszcze w pierwszej książce ona ma 3 lata i pamiętam, jak mówiła, że mamo, jak ja się tylko nauczę pisać, to się dopiero okaże, że to tak naprawdę ja jestem tą pisarką. A No kiedyś tak właśnie. stanęła i tak na mnie patrzy i mówi tak, kim ty w ogóle byś była beze mnie? Nikim. A ja mówię, wiesz co, masz rację, bo pamiętam, jak jedna znajoma mi powiedziała tak, ty sama to w ogóle nawet nie przyjeżdżaj, wy musicie przyjeżdżać obie, bo wy jesteście obie jak kabaret. Ty sama nie jesteś, i pamiętam taki tekst, jak moja Mela powiedziała, jak przyjechałyśmy do tej znajomej i tak, przyjechałam tu z mamą, żeby tutaj nadzorować wszystko, co ona mówi, bo jakby ona tu przyjechała sama, to jakby zaczęła opowiadać o sobie, to wy byście popadli w kompleksy i depresję. A jeszcze to mówiła, jak jest. No i to zawsze było, po prostu było komiczne. To jak ona właśnie wszystko tam negowała, co ja mówię, tak na swój sposób. No wszystkie dialogi, pamiętam, już jak miała 3 lata, ja zapisywałam. Miałam cały zeszyt takich tych tekstów, bo to się nie da zapamiętać. To czasem człowiek sama, wiesz, ma dziecko, jak to jest, jak dziecko coś śmiesznego powie, no jakiś czas to pamiętasz, ale potem tyle się tego nazbiera, że gdzieś to umyka. Ja pomyślałam, nie dam temu umknąć. To jest tak genialne, że zacznę to zapisywać i gdzieś kiedyś skorzystam z tego. I rzeczywiście, że
każdy mówi, ale te dialogi z tym dzieckiem i te teksty są tak autentyczne, że właściwie, że jest to wielki plus tej książki, bo to jest gdzieś takie rozczulające i prawdziwe, że to dodaje tym wszystkim książkom uroku, bo no, w pierwszej książce moja córka ma 3 lata, w drugiej ma 5, i są to takie okresy właśnie takie istotne, że idzie do przedszkola, że idzie do pierwszej klasy. No teraz poszła do liceum, więc to wszystkie te etapy jakby ważne jej rozwoju też, jak ona się zmienia, są, a w trzeciej książce już ma 12 lat, jest narratorką. Więc zupełnie poznajemy tą malutką dziewczynkę, którą znamy z pierwszych książek, jako po prostu jakby nie w tej już rzeczywistości gdzieś tam poboczną bohaterkę, tylko wręcz no, oceniającą tą rzeczywistość, tak? Poznajemy, co tam w jej głowie siedzi. Ja się w ogóle nie mogłam z tego wyrwać później, bo ja myślałam o sobie jako mama, tak? Już nie jako ja. Ja po prostu już tak przejęłam ten sposób oceny rzeczywistości. Wiesz, co też to jest fajne, bo zawsze, zawsze cokolwiek bym teraz nie robiła, to nie patrzę na siebie jako ja, tak tylko też zawsze z boku, nie? Jak to może wyglądać, prawda? Jak ja w tych oczach tej nastoletniej dziewczyny w ogóle, jak ona mnie ocenia. Często mówi, mamo, ty to jesteś chodzącym obciachem dla mnie, naprawdę. Ty, te twoje kolorowe ubrania. Nie, no, ja cię nie mogę traktować poważnie. No w ogóle wszystko, co ty mówisz, to patrzę na ciebie, na ten różowy płaszczyk i no, mówi wymiękę. Mówi, zastanawiam się tak czasami, czy ty jesteś blacharą, czy bardziej dresiarą. Chyba wszystkim tak po trochu. No i takie rzeczy mi mówi, że wiesz, ja po prostu się zawsze śmieję i mówię, poczekaj, powtórz, ja muszę to zapisać. I też jak ją to od razu ją to zbija, wiesz, z takiego. Ale ty pięknie reagujesz. Ty reagujesz właśnie tą swoją taką chęcią zapamiętania i otwartością na to, co ktoś inny powie, bez takiego, wiesz, no bo my często się zacietrzewiamy, o Jezu, ty tak powiedziałaś, mamy jakąś swoją ocenę i bardzo często jest taka negatywna, że my negatywnie odbieramy, jeżeli ktoś coś o nas mówi, no wiesz, blachara, dresiara, owszem, w rodzinie to są określenia słodkie, ale czasami muszą być, nie? Że my może bardziej chciałobyśmy jednak być tymi księżniczkami i eleganckami, ale ty Wiesz, no, pięknie to często właśnie wszystko przyjmujesz. w oczach dziecka nie zawsze wyglądamy tak, jak nam się wydaje, że my wyglądamy. To jest ciekawe, że zupełnie inna jest ocena, że czasami to aż mówią mi kobiety, że ja to bym się tak bała, co to moje dziecko o mnie myśli tak naprawdę. No, ale no na przykład właśnie ja zawsze tak reagowałam, zawsze wartym śmiechem, no i ostatnio wracam, należę do szkoły, był kiermasz świąteczny i kazałam piec ciasto. Mamo, musisz upiec ciasto. Ja mówię, ola Boga, ja ciasto, nie? Takie eksperymenty jakieś z buraków, zawsze burak z bananem piekę. Ona tak na mnie patrzy i mówi, nawet nie myśl sobie, że zrobisz coś z buraka. Nie wybij to sobie z głowy. No to ja myślę sobie, pójdę do sklepu i kupię to ciasto. Ona mówi, wiem, co myślisz, już się wybierasz do sklepu po ciasto. Ja mówię, to co mam zrobić? Ona mówi, upiecz brownie. Brownie, dobra. To chodź, pójdziemy do sklepu, kupiłam te wszystkie składniki. A wiecie, jak to się w domu nie ma cukru, nie ma mąki, bo się nie używa, no po prostu wszystko musiałam od A do Z kupić. Tak się postarałam. Ona wraca ze szkoły i mówi, mamo, twoje ciasto się sprzedało w jednym kawałku. I to kupił je taki przystojny maturzysta. I wiesz co? Ugryzł i wypluł i powiedział zwrot. Żądam zwrotu pieniędzy. I mówię, a ile kosztował ten kawałek? Ona mówi, 2 złote. Ja mówię, co? To ja tyle pieniędzy wydałam na te składniki. To za 2 złote się sprzedały jeszcze zwrot. I się tak zasmuciłam po prostu. Wiesz, tak siedziałam taka smutna. A ona mówi, mamo, no ta reakcja jest do ciebie niepodobna. Ja myślałam, że ty się zaśmiejesz i w ogóle, wiesz, że zareaguje tak jak zwykle. A ja myślę, no rzeczywiście. I mówię tak,
Oj, Mela, tak mi przykro, że to ten przystojny matowysta jest jatł. No to co, nie zaprosimy go w niedzielę na ciasto do teściowej, żebyście się mogli lepiej poznać? Na co ona już tak się poczuła bezpiecznie, że o, wróciła ta prawdziwa mama, która zawsze miała jakąś dowcipną odpowiedź na wszystko. I ja wiem, że ona się też czuje w tym bezpiecznie, że jak ja bym nagle stała się taka poważna, to no, jakby ona by straciła grunt pod nogami, bo to też jej daje taką lekkość, wiesz. Pamiętam, To jak jest. miała problemy w szkole z matematyką. I tak. Mamo, mam 9 pauz matmy i pani cię wyzywa do szkoły, a ja poszłam i mówię tak. No proszę pani, no mówię, no matka polonistka, ojciec polonista, była żona ojca polonistka, to skąd to dziecko ma umieć liczyć? No i w końcu się ta pani i pani zaśmiała i Mela, no i też właśnie staram się odbierać jakby tą powagę też jej problemom. Bo myślę, że jak ona się tego nauczy, też będzie jej o wiele łatwiej w ogóle funkcjonować w świecie, tak? A ona jest o wiele bardziej poważna ode mnie. Myślę, że też trudno jej się nauczyć, ale no to jeżeli chciałabym coś przekazać swojemu dziecku od siebie, to myślę, że tą cechę i że to wystarczy, żeby sobie A poradzić. skąd to u ciebie? Słuchaj, no. Nie potrafię ci powiedzieć skąd. No myślę, że to wytworzył się u mnie taki mechanizm obronny. No, taki mechanizm obronny, żeby gdzieś tam już nie pogrążyć się w tej depresji. No, wiesz, no. Wiesz, jak to jest. Dziewczyna sama z dzieckiem w wielkim mieście. No, wszystko się po prostu wali na głowę równo i odpowiedzialność jest ogromna i no i wiesz, Wiem. no jak nie wytworzysz takiego mechanizmu obronnego, no to już po tobie, tak, jakikolwiek on by nie był. No u mnie to jest gdzieś tam ten czarny humor. Czy kolejne książki się piszą w głowie, albo może nawet w komputerze już? Wiesz co, no pisze się w komputerze, ta, ja myślę, że to będzie druga część córki swojej matki, ponieważ tu wiele wątków jest niedokończonych, a ponieważ, no, perspektywa i ta narracja jakby Daje tej jeszcze dużo dziewczynki możliwości. daje dużo możliwości i szkoda byłoby się z niej wycofać. Zresztą jest bardzo atrakcyjna dla czytelnika, jest czymś nowym, Dokładnie. mało popularnym i całe szczęście, ponieważ jest no, co podziwiać i w czym smakować. Dokładnie, też mi się wydaje, że o wiele ciekawiej się czyta tą książkę ostatnią niż te moje dwie poprzednie książki. Nawet sama często zaglądam do tych moich poprzednich książek i wiesz co, ciężko mi się czyta je. Podniosłaś sobie poprzeczkę. Tak, wydaje mi się, że teraz mi się wydają te książki takie niedojrzałe, wiesz? Tak jak wtedy mi się wydawały już szczytem mojego intelektu, tak teraz często jestem w ogóle wręcz zażenowana, jak czytam niektóre fragmenty tych poprzednich książek. To No. jestem bardzo ciekawa Twojego rozwoju w takim razie pisarskiego. Skoro tak mówisz, ja z przyjemnością czytałam Twoje poprzednie książki. Ale po prostu nie każdy. I ja kiedyś nie rozumiałam krytyki tych książek, bo wtedy to był. Czytelnicy byli bardzo podzieleni, ale tak wiesz, zero-jedynkowo. Czyli było bardzo wielu fanów, takich wyznawców wręcz tych pierwszych książek, i było wielu przeciwników. Ja to widziałam po recenzjach, że jest albo na ach, och, wspaniałe. Albo po prostu nie, i zdecydowanie nie. I ja tego zdecydowanego nie rozumiałam. A teraz to zdecydowane nie rozumiem, czytając. Rozumiem, że można tak odbierać też tę książkę. Dlatego wydaje mi się, że bo bohaterka była jeszcze właśnie tak niedojrzała, tak wiesz, no.
wręcz irytujące, skoro sama mnie irytuje ta bohaterka, to myślę, że osoby o pewnym typie charakteru po prostu nie dadzą rady przyjąć w ogóle tej perspektywy pisania, tak? Bo myślę sobie, no tu dziecko 3-letnie, ta albo w depresji, albo imprezuje, albo jakieś tam nowe romanse, tak? No wiesz, ale No. to też jest tak, że właśnie tak jak mówię, że w zależności od tego, kto w jakiej jest sytuacji, kto jaki ma charakter, kto Dokładnie. w jakim jest etapie w życiu, to Tak. albo to do niego dotrze i zrobi nawet jakąś dobrą robotę, bo poczuje wsparcie, poczuje, że się identyfikuje, że nie jest sam, chociażby w tej takiej podobnej sytuacji. Wiesz, ja też to po to zrobiłam, bo pomyślałam sobie, ile kobiet jest w takiej jej sytuacji, ile jest w ogóle samotnych matek w Polsce teraz, takich, wiesz, dziewczyna po 30 zostaje sama, ile czyha na nią też właśnie takich pułapek życiowych. O których Jak nie uczą nas w szkole. nie uczą nas w szkole i w ogóle to jest też temat tabu. Nikt o tym nie mówi, że jesteśmy taką grupą, która jest tak pogubiona i tak nie ma wsparcia, bo łatwo też ocenia się je, albo wiecie, albo się oczekuje, że to będzie już taka matka Polka, czyli poświęci się dziecku, już nie ma własnego życia. No, a przecież jest dalej, jest pragnienie i miłości, i wsparcia, i jak to też znaleźć w dzisiejszym świecie, tak? Jak to znaleźć, bo no, kobieta z dzieckiem, sama wiesz, no nie jest zbyt atrakcyjną tutaj partią, gdzie naprawdę też facetom jest, uważam, że facetom jest bardzo trudno teraz. Czy kobieta z dzieckiem małym nie jest atrakcyjną partią ani prywatnie, ani też zawodowo? Dla pracodawcy również nie jest Dokładnie. atrakcyjną partią. Tak, ale wiesz, no, na szczęście nigdy nie szukałam pracy. Nie przyszło mi to do głowy, bo wiedziałam, Kolejny fajny temat z tobą związany. że tak, jestem właśnie dumna z tego, że nie przepracowałam na etacie ani jednego dnia w swoim życiu. Rzeczywiście mi się to udało, miałam własną działalność, dlatego że ja wiedziałam, że absolutnie nie poradzę sobie sama z dzieckiem i jeszcze pracując. Więc. No też miałam zawsze takie zajęcia, które mogłam robić jakby godząc to, tak? No też mam takie duże poczucie wolności też, że... Zaobserwowałam coś fajnego, co powiedziałeś, że nie pogodzisz wychowywanie dziecka z pracą, i za chwilę dodałaś, że miałaś działalność gospodarczą i swoją firmę i miałaś zajęcia. Czyli to rzeczywiście tej pracy, którą wykonywałaś przecież w ramach firmy i w ramach zajęć zarobkowych, nie nazywasz w ogóle pracą, czyli No. Dla mnie traktowałaś to praca to jako jakby wiecie, no zabawę pójście też. do roboty, tak? Pójście do roboty, no poszła do pracy, to zawsze mówi, o, poszła do pracy. Jak, ja mam własną firmę już chyba 16 albo 17 lat i zawsze czasem mnie ktoś z rodziny pyta, a nie myślałeś, żeby iść do pracy? A nawet córka czasami do mnie mówi, to idź do pracy. No to jest dla mnie komiczne, no bo po prostu ja mam wyprowadzenie własnej działalności. Większość osób zamyka po 2 latach, kiedy kończy się ten jakby promocyjny mały ZUS. A ja jakby no teraz mogę powiedzieć, że z sukcesem prowadzę tą swoją firmę, bo skoro utrzymuję się, tak, z tego siebie, dziecko, tej opłaty wszystkie w Warszawie, życie no jest horrendalnie drogie. Jakby jeszcze teraz, tak, przez ostatnie 5 lat, kiedy właśnie wyszłam już, zakończyłam te swoje sprawy różne komornicze, to też jest tematem tabu właściwie w Polsce. Moja mama miała wielkie pretensje do mnie, że opisałam w książce to, na przykład, że miałam komorników. Bo A ja wstyd. powiedziałam, tak, bo wstyd. A ja mówię, że wiesz co, ale wiele kobiet tak ma i myślą, że to jest już koniec, tak? A jakby opowiedzenie, jak z tej sytuacji wybrnąć, tak? Jak ja ogrom pracy też w głowie wykonałam ze sobą, żeby z tego wyjść.
Jak się podniosłam, oczywiście najpierw się trzeba podnieść psychicznie, bo to jest bardzo trudne. To był, pamiętam, że czas, kiedy mnie budziły telefony, wiesz, te SMS-y z banków, przypominania o rachunkach i po prostu ja się coraz bardziej tak zamykałam w sobie, nie chciało mi się nic robić. Pamiętam ten swój stan właśnie psychiczny, że bałam się odbierać telefon, nie odbierałam. Już jak widziałam jakiś obcy numer, to nie odbieram i to, wiesz, to jest pierwszy krok już ku przepaści Tak, właściwie. tak. I pamiętam, jak pierwszy raz odważyłam się na to, żeby odebrać telefon i dogadałam się z windykatorem na powolne spłaty i potem byłam jakby z nim w kontakcie, on mnie jakby przeprowadzał przez to też. I się okazało, że są ludzie wspierający, tak, których my się boimy, nie znając. Tak, a unikanie tego, no prowadzi, to już jakby nie ma drogi potem powrotu, bo to po prostu narasta. To jeżeli z tym się nie zmierzymy, to po prostu rośnie, rośnie i rośnie też właśnie w głowie naszej, do jakiegoś problemu już nierozwiązywalnego. I I ja często już, taki zostaje. tak, ja już po prostu stwierdziłam, że kurczę, już chyba sięgnęłam dna, już nie dam rady. No wiecie też, jak prowadzić firmę. Ja miałam taki dylemat, jak ja mam, ja wtedy zawiesiłam działalność na jakiś czas, chyba na rok, bo powiedziałam sobie, jak, skoro pracuję i wszystko mi zabiera komornik, po prostu wszystko, nie zostawia mi nic na życie, bo jeżeli ma się działalność, to nie jest tak, że zostawia ci 30%, czy 30% ci zabiera, tak jak to jest z normalnym kontem. Jeżeli jest konto na działalność, zabiera ci wszystko, bo to są twoje pieniądze firmowe. I sobie pomyślałam, muszę z tego wyjść. I wiem, że on już, jak z nim rozmawiałam, to powiedział, pani tego do emerytury nie spłaci. A ja, co? To pan mnie jeszcze nie zna. Ja dam radę. I pamiętam też, no, ruszyłam tak z kopyta, powiedziałam sobie, im szybciej po prostu, im szybciej to spłacę, tym szybciej odzyskam wolność, finansową wolność. Pamiętam, codziennie chodziłam do banku jeszcze i wpłacałam pieniądze, co nie zarabiałam, odwiesiłam tą działalność. Nieważne, że cała wypłata mi szła na spłatę. Odwróciłam myślenie, powiedziałam sobie, niech jak najszybciej to wszystko, muszę jak najwięcej zarabiać, żeby jak najwięcej mi zabrali, żeby ten dług się zmniejszył i żebym w końcu mogła zacząć żyć. I pamiętam jego telefon kiedyś. Pani Bato, ja dzwonię tylko po to, żeby pani życzyć szczęśliwego nowego roku, bo już wszystko pani spłaciła, odwieszamy pani konto. I ja po prostu dla mnie to był moment, tak, jak urodzenie dziecka i wydanie książki. To ja poczułam, że to jest moje życie na nowo. I powiedziałam sobie, i opiszę, i nie należy się tego wstydzić, bo to jest nadzieja dla kobiet, że można dać radę. I to jest bardzo ważne. I czasami, jak się wstydzimy mówić o niektórych rzeczach, o niektórych problemach, to wiedzmy, że jeżeli będziemy się wstydzić, każda z nas, w swoim świecie tych problemów się pogrąży i nikomu nie powie, bo wstyd. No to już po nas po prostu. Musimy być, wiesz, no wsparciem. Dużo kobiet się odezwało do mnie po pierwszych książkach też, że ale pani jest odważna. Ja też to przeżyłam. Nigdy nie miałam odwagi nikomu nawet o tym powiedzieć. Zaczęły się przede mną otwierać. Ja sobie myślałam, jest nas więcej. Gdzieś tam ty myślisz, że jesteś sama, że tylko tobie tak nie poszło, że tylko ty masz takie problemy, że tylko ty masz takiego pecha, a jest nas więcej i jak gdyby no taki jest teraz świat pełen pułapek i trudny, że no wiesz, jak nie zaczniemy sobie same pomagać i o tym mówić, no to po prostu, nie wiem, no każda na własną rękę wydaje mi się, że nie da rady. I wiem, że ta trzecia książka taką dała nadzieję też kobietom, że można znaleźć szczęście, tak? Że można w końcu też znaleźć faceta.
który jest wsparciem, oparciem i dla ciebie, i dla dziecka, i jest normalnie, że to się da w tym świecie, gdzie wiecie, no ten Tinder, sympatia, ja to jeszcze zostałam, wiesz, na etapie sympatii, pamiętam, jak szukałam jeszcze kogoś i na samych wariatów się trafiało, ale to się naprawdę da. To wszystko poukładać i da się zacząć takie nowe, fajne życie zupełnie inną perspektywą. I tak jakby od zera czuję się, jakbym wystartowała. No właśnie, to słowo perspektywa cały czas próbuję się wtrącić, ale daję ci przestrzeń, ponieważ opowiadasz bardzo ładnie no właśnie o tych nowych początkach i o tym, żeby z godnością, ale też z takim wybaczeniem samej sobie i z przepracowaniem w sobie różnych swoich sytuacji, zmienić perspektywę po to, żeby z tej cytryny, którą ci los daje, wycisnąć lemoniadę i się ją napić, po prostu się jej napić i nie mieć takiego pragnienia, może inaczej właśnie, może mieć pragnienie na więcej, Ja może ci mieć powiem pragnienie na inaczej, więcej, tak. Majka, jak mi ktoś mówi, że a ty to potrafisz zrobić z cytryny lemoniadę. Ja mówię, z cytryny lemoniadę każdy potrafi zrobić. Zrób, mówię, ze szklanki sików, które daje ci życie Martini. To, mówię, jest sztuka, bo ja się czuję, jakbym ja tego dokonała. Z cytryny lemoniadę to jest, wiesz, stary przepis. Jak ktoś to jest, z tego nie korzysta, to ja się w ogóle dziwię, ale czasami my nie dostajemy tej cytryny. Bo coś o wiele gorszego, z czym się trzeba zmierzyć i to przerobić, no to wydaje mi się, że właśnie wiele kobiet, wiesz, też mówi sobie tak, no tak, no ale ja to mam takiego pecha, bo ja to od życia dostałam tylko to i to i to. Bierz to, co dostajesz i z tego rób, tak? Kurczę, no z gliny się robi cudowne figurki. No co z tego? A poza tym, nigdy też nie można mówić, że a to mi się przytrafiło, a to wina tego, gdyby nie to, to ja bym inaczej. Nie. Nowy początek się zaczyna od tego, że bierzesz winę na siebie, że patrzysz, co ty zrobiłaś źle, od tego się zaczyna. Bez tego nie ma żadnego nowego początku. Jeżeli znajdziesz sobie tego kozła ofiarnego i to nie będziesz ty, tylko jakby no, twój były mąż, czy tam ktoś cię oszukał, to nie ruszysz dalej, tak? Zawsze, ja wiele rzeczy powiedziałam sobie, wiele rzeczy było moją winą. Ja gdybym nie zrobiła tego, tamtego, nie pozwoliła na to, no nie miałabym tak, jak miałam. Nie miałabym większości swoich problemów. Ja mogę tylko zmienić siebie, ja nie zmienię świata. Nie I to zmienię jest innych piękne. osób. To jest piękne i też zobacz, jak można zmienić perspektywę na wspierającą, że nie obwiniam siebie, tylko widzę, co mogę zmienić i zrobić inaczej. No dokładnie. Jak teraz tak. Ja mówię, to nie jest teraz tak, że ja przestałam spotykać tych wszystkich, na przykład, a bo ja trafiam na samych psychopatów, mówią kobiety, a ja trafiam na samych oszustów. I ja mówię, to nie jest tak, że ja przestałam na nich trafiać teraz, bo ja na pewno na nich trafiam. Gdzieś tam mnie spotykają, gdzieś tam mnie mijają, ale żaden nie ma już odwagi się do mnie odezwać. Wiesz, o co chodzi? Oni się boją, oni tylko, oni czują ofiarę, że tak powiem. Jak jesteś ofiarą, to cię po prostu wyczuje jak, nie wiem, jak myśliwy zwierzyny, jak lew, kurczę, padłą antylopę i ty powrze. A jak jesteś silna, taka osoba cię po prostu ominie. Nie będzie miała, będzie wiedziała, że tutaj nic nie zdziała, że nie ma tu pola. Musisz wytwarzać to pole, tak? I mówię właśnie wielu kobietom, weź spójrz, to nie jest przypadek, że masz same zawsze problemowe związki, tak? Że w każdym związku albo on cię zdradza, albo oszukuje, albo cię tyranizuje. Ty na to pozwalasz. To jest twoje pole. Jeżeli to zmienisz w sobie,
skończy, następny będzie inny, ale jeżeli nie zmienisz tego w sobie, to każdy kolejny będzie nadal taki sam. To też Ja się... pokazuje w tych książkach. Ty wyprzedzasz moje pytania. Przepraszam. Właśnie chciałam ci powiedzieć, że super, że to wszystko opisujesz w swoich książkach. I cieszę się bardzo, ponieważ dajesz nadzieję, dajesz, no, wyciągasz dłoń po prostu do innych kobiet. I no, z tego, co opowiadasz, też wiem, że kobiety po prostu tę dłoń twoją przyjmują. Przyjmują książki, przyjmują historię i też uczą się patrzeć inaczej na to, co je otacza, i zaczynają widzieć plusy w miejscu minusów. I czekam bardzo na kolejną część córki swojej matki. No na razie jest tylko 50 stron, wiesz co, bo ja też zawsze mówię, że napisanie książki to jest jakby najłatwiejsza część pisania książki, ale czasami też, wiesz, no rzeczy muszą się zadziać jakby do końca, gdzieś jakiś proces w życiu, żeby ta książka nie była pusta, tak, żeby ona była o czymś. No teraz już się tutaj wiele rzeczy zadziało u nas, się takich bardzo też ważnych. Ja już mam tytuł do kolejnej książki. No będzie nadal pod tytułem Córka swojej matki, ale myślę o tytule, dopóki śmierć nas nie połączy. Bo no, mieliśmy bardzo Brzmiało trudne. poważnie. Tak, wiesz co, też właśnie tutaj taki kolejny temat chcę ograć, temat też tabu, właśnie odchodzenia i umierania bliskich osób. Jakby zmierzenia się z tym. Już no, wiele też bohaterów tych moich poprzednich książek po prostu odchodzi w pewnym momencie, tak? No, zmarł mój teść, który był no, cudownym, takim drugoplanowym bohaterem moich książek. Więc jakby też no, były to rzeczy no, bardzo dramatyczne, ale też. Jakby też, wiesz, żeby to by zostało w takiej klasyfikacji tego czarnego humoru i Który to, pomaga często. który pomaga i to mi się udaje. No, wiele osób w ciągu ostatniego roku właśnie odeszło i to, co się działo właśnie i przed, i po, i ten okres właśnie i tych chorób, i tego odchodzenia, i tej żałoby, i no myślę, że to jest bardzo ważny temat i myślę, że w tragikomediach jeszcze tego nie grali, więc też chciałabym to ugryźć i żeby też tak trochę ograć ten temat tabu. Trzymam kciuki zatem, czekamy z niecierpliwością. Pisz, rozwijaj się i dawaj nam tę swoją nadzieję, pięknie opakowaną w humor. No, taki jest plan. W ogóle chyba taka jest moja misja. Jednak wezmę te, tak mi się, ach, jakbym chciała może wycofać te dwie poprzednie książki ze sprzedaży, wiecie, żeby tu już tylko taką dojrzałością tutaj emanować, ale myślę, że nie, że to też da nadzieję, że nie zawsze się zaczyna już od takiego wow poziomu, tak? I Słuchaj, też dobrze. pokazujesz też pięknie swój rozwój i myślę, że czytelnik, nie każdy czytelnik zgodzi się z tym, co mówisz. Ty widzisz z perspektywy już jakiegoś innego swojego rozwoju, swojego poziomu, swojego myślenia o literaturze, o twórczości, o konstruowaniu jakby i fabuły, i historii, i pokazywania różnych bohaterów. Mówi, że tamta bohaterka jest irytująca dla ciebie teraz, tak, bo ty jesteś na innym poziomie. Natomiast te książki są potrzebne. Więc broń cię, panie. Cieszę się, że to mówisz. Bardzo się cieszę. Teraz będą e-booki nagrywane, przepraszam, audiobooki z tych dwóch poprzednich książek. I sobie myślę, no fajnie, bo tam jest tyle dialogów i na pewno
Będzie Na się tego pewno. fajnie też słuchać. Tak, a ja się cieszę, że ty też mówisz otwarcie o tym, że już patrzysz inaczej na te swoje książki i nawet do tego stopnia, że chciałabyś się wycofać. To też nie jest popularne w polskim świecie literackim, żeby jakiś autor się do tego przyznał. Wiesz Więc co, to pokazuje. myślałam o tym, czy się przyznać, ale stwierdziłam, że nie byłabym sobą, gdybym gdzieś tam w jakimś takim zakłamaniu pozostała. I teraz na przykład rozumiem moją mamę, która bardzo ciężko zniosła dwie pierwsze książki. Rozumiem jej perspektywę. Wtedy nie rozumiałam. Wtedy pomyślałam sobie, ach, tak na złość tutaj mnie ocenia, jak zwykle nie potrafi mnie docenić, ale teraz mając nastoletnią córkę, inaczej na to patrzę. No, co zawsze też mama mi mówiła, zobaczysz, będziesz miała swoje dziecko. Więc to też To się jest ta perspektywa piękne. zmienia. To jest piękne, rzeczywiście, żeby pokazywać, że my cały czas jesteśmy tą wielką, jedną wielką zmianą, która składa się z malutkich zmian, Dokładnie. które w nas Ale to jest zachodzą. bardzo pocieszające, wiesz? Bardzo pocieszające, że cały czas jest ten rozwój. Za rzeczy, które nam się wcześniej nie śniły. Nagle są rzeczywistością, że to, co jest, wydawało nam się kiedyś nieosiągalne, po prostu nieosiągalne. Jak ja patrzyłam na inne kobiety w takich związkach, wie, w normalnym takim układzie, chociaż moje wszystkie układy nigdy nie są tak do końca normalne, w ogóle Czym jest rozumiem to definicja pojęcie. normalnego Kto układu? jest, dokładnie, kto jest normalny, podniesie rękę, to się pośmiejemy. Ale zawsze patrząc, dla mnie to było nieosiągalne. Nieosiągalne. A teraz po prostu, wiesz, wstaję, otwieram oczy, jakby wszystkie moje marzenia są na wyciągnięcie ręki, jakby leżą spełnione obok mnie, bądź akurat się pakują do szkoły. Tak. I też sobie powiedziałam ostatnio, jak wiele miałam w sobie takiej pokory i cierpliwości i wiary. Że to do mnie przyszło w końcu, że się nie poddałam, że gdzieś właśnie te marzenia takiej małej dziewczynki, wiesz, zawsze mówią tak, no tam, może w sobie pomarzyć, a ja sobie właśnie marzyłam i wiem, że trzeba marzyć, ale no nie poprzestawać też na marzeniach, bo to jest ogromna gdzieś tam praca, ogromna praca. A to podsumowując, to mówię zawsze, to tak jak z wybobraniem. Po prostu trzeba wiary, spokoju i ogromnej cierpliwości. Pięknie. To jest super puenta na zakończenie. Dziękuję Ci bardzo. Ja myślę, że jeszcze nie raz sobie tu pogadamy, ponieważ tematów jest bardzo dużo. Tak, tematów jest sporo. Więc życzę Ci szybkiego pisania. Może nam, czytelnikom, życzę szybkiego Twojego pisania, Tak, żeby to dobrze. wszystko Ja też Wam pięknie tego wyszło. życzę i sobie, bo teraz tak przyznam, że trochę się. Wczoraj zrobiłam notatki. O, to mi się dawno nie zdarzało, że coś tam usłyszałam, jakiś taki śmieszny dia i mówię, nie, no muszę to zapisać. Dobrze, że zapisałam, bo oczywiście dzisiaj bym tego nie pamiętała, a wczoraj mogłabym przysiąc, że jeszcze dzisiaj będę to pamiętać, więc. Ale w ogóle powiem Ci, że perspektywa tego czarnego humoru. U nas w domu już się tak przyjęła, że my nawet jak się kłócimy, to mówimy do siebie takimi jakby już dialogami z książki. I nigdy nie jest to aż tak serio, aż tak poważne, bo zawsze jakby w takim czarnym humorze to się dzieje i na koniec się z tego wszyscy śmiejemy. Więc tak to jest. Także ja Że jest to polecam też sposób wszystkim. na fajne życie wewnątrz Dokładnie. rodziny po prostu. Dokładnie, naprawdę, nie traktujmy tego wszystkiego tak serio. Samych siebie, tak? No, z czego się śmiejecie? No, z samych siebie się śmiejemy. No więc no, myślę, że to jest w dzisiejszych czasach jest to recepta super. Naprawdę. Korzystajcie z tej mojej teleporady dzisiejszej. Gratisowej. To tą teleporadą gratisową kończymy. Dziękuję Ci bardzo, a Państwa zachęcam do sięgnięcia po książki Beaty, szczególnie po córkę swojej matki, część pierwszą póki co. Tak. I w oczekiwaniu na część drugą, żegnamy się z Państwem. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję.